Cześć, z tej strony Manik44, a dziś zapraszam Was na recenzję części tuningowych marki Slong. Biorąc się za tuning repliki, pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to do czego będziemy ją używać. Jaką ma mieć moc, szybkostrzelność oraz celność. A następnie zaczyna się dobieranie części. I tutaj często pojawia się problem, co wybrać. Przeglądając fora, często znajdziecie informacje, że na przykład polecany jest łok tego producenta, a lufa na przykład tego, a głowice cylindra znowu od kogoś innego i tak dalej. Ale co by się stało, jakbyście wszystko wzięli od jednego producenta? W końcu w wielu przypadkach oferują wszystkie potrzebne części. Ja sam długo się nad tym zastanawiałem, a dziś w odpowiedzi pomoże mi firma Slong, która za pomocą sklepu Taiwangan udostępniła mi do recenzji wszystkie potrzebne mi części. Moim płótnem będzie moja sprawdzona Spesna SAB-12, w której nie ukrywam, zamontowałem za długą dyszę i teraz nie podaję kulek. Zobaczmy, co będę instalował. Tłok. Korpus tłoka wykonany jest z wytrzymałego polimeru. Otwory są ładnie wykończone, a sama pełna metalowa listwa siedzi dość ciasno, ale nie zaszkodziłoby ją wkleić. Dodatkowo boki zębów są proste, co może w niektórych przypadkach powodować zarysowanie cylindra. Aluminiowa łożyskowana głowica tłoka. Głowica posiada bardzo duże otwory wentylujące, ale w porównaniu do innych głowic aluminiowych, jakie widziałem, ma nieco mniejszą średnicę oraz nie posiada o-ringu prowadzącego w przedniej części. I nie wydaje mi się, żeby było to błędem, a celowym działaniem. Podczas ruchu do przodu przez duże otwory wchodzi bardzo dużo powietrza, które rozpycha uszczelkę i dociska ją do ścianek cylindra. Dzięki temu głowica nie dotyka cylindra i go nie porysuje. Przynajmniej w teorii. Polimerowa głowica cylindra o ciekawej konstrukcji. Zamiast normalnego zderzaka i o-ringów posiada jeden element, który spełnia obydwa zadania. I bardzo dobrze się doszczelnia, co zobaczymy później. Aluminiowa doszczelniana dusza ma długość około 21,12 mm. W połączeniu z komorą hop-up Slong ma dawać najlepsze efekty. Aluminiowy cylinder typu drugiego, jak widać, pomalowany jest na charakterystyczny pomarańczowy kolor. W moim egzemplarzu jest minimalnie niedomalowany w jednym miejscu, ale nie wpływa to na działanie. Posiada żebrowanie, które ma pomóc w chłodzeniu. Same krawędzie mogły być lepiej wykończone, wyraźnie je czuć pod palcem, ale nie są na tyle ostre, aby uszkodzić na przykład nitrylową rękawiczkę. Rotacyjna komora hop-up wykonana jest z polimeru, a pokrętło z aluminium. Więcej o niej trochę później. Stalowa lufa 300 mm o średnicy 6,05 mm. Co ciekawe, dzięki odpowiednim wcięciom przy oknie przystosowana jest do pracy w replikach tak GBB, jak i AEK. Wykonana jest elegancko oraz posiada wyżłobienia na o-ringi stabilizujące je w lufie zewnętrznej. Dodatkowo w zestawie z lufą otrzymujemy gumkę hop-up. Gumka posiada żebrowanie z zewnątrz, co powinno poprawić szczelność oraz dość ciekawy element podkręcający, podobny do rozwiązania innego producenta. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Okej, pora poskładać to do kupy. Zacznę od montażu zespołu tłoka. Otwór w tłoku jest minimalnie większy niż pień w głowicy, ale po dokręceniu wszystko siedzi jak powinno. Teraz zespół cylindra. Nakładam smar silikonowy na zderzak głowicy cylindra oraz nieco olejku silikonowego do samego cylindra. Pomimo porządnego nasmarowania, wpasowanie głowicy w cylinder to niełatwe zadanie, za to możemy mieć pewność, że w tym miejscu na pewno nie uświadczymy nieszczelności. Pozostało przesmarować głowicę tłoka. Zawsze daję nieco do rowka w głowicy oraz na samą uszczelkę. Mogę teraz sprawdzić szczelność. Tak jak wspominałem, głowica doszczelnia się dzięki dużym otworom wentylującym. Gdy tłok leci z impetem do przodu, to uszczelka zostaje dociśnięta do ścianek cylindra. W przypadku powolnego ruchu mogę bez problemu włożyć tłok. Sam układ trzyma idealnie szczelność. Sprawdźmy jeszcze z dyszą. Przed tym lekko smaruję dyszę głowicy cylindra oraz samą uszczelkę w nadyszy. Jak widać, układ trzyma szczelność idealnie. Tak w przypadku wsuniętej, jak i pełni wysuniętej dyszy. Luz pomiędzy elementami wygląda następująco. Pneumatykę mamy gotową, zajmijmy się teraz zespołem lufy. W replice zamontowaną miałem rotacyjną komorę SHS oraz standardową lufę. Aby gumka ładnie się doszczelniła, na lufę nakładam odrobinę smaru silikonowego. Mogę teraz nasunąć gumkę, którą również lekko przesmaruję z zewnątrz. W samej komorze demontuję ramię. Po jego usunięciu widzimy dwa otwory. Kwadratowy jest na dystanser, a zadaniem okrągłego jest utrzymać kulkę w odpowiednim miejscu w komorze. Montaż lufy z gumką nie był trudny. Wyraźnie czuć, że żebrowanie na gumce wstawia większy opór, co powinno dać nam lepszą szczelność bez popularnego Teflon Fixu. Co ciekawe, pierścień, który otrzymałem wraz z komorą, nie pasuje na lufę. Mogłem się bawić w poszerzenie go, ale wolałem wykorzystać inny. Klips wskakuje na miejsce, ale niestety ma odrobinę luzu. W zestawie z komorą otrzymujemy standardowy okrągły dystanser, ale z racji kształtu elementu podkręcającego kulki na gumce,
poleciłbym raczej jakiś płaski dystanser. Z komorą otrzymujemy również oczywiście sprężynę dociskową. W przypadku mojej specny SAB-12 z serii 1 sprężyna ta jest za długa i musiałem zamiast niej wykorzystać o-ringi. Mówiąc o o-ringach, w zestawie z lufą otrzymujemy ich 3 i montuje się je w widocznych rowkach, co jak wspomniałem pomaga ustabilizować lufę w lufie zewnętrznej. W szkielecie Specna Arms serii 1 części siedzą elegancko. Głowica cylindra ma prawie niezauważalny luz, a sam cylinder siedzi pasownie i nie obraca się wokół własnej osi. Pora na chronowanie i testy strzeleckie. Replikę chronuję na starej stokowej sprężynie, która w 2018, gdy replika była nowa, dawała około 1,49 Joule. Jak widać ubiła się nieco i teraz daje około 1,34 Joule. Sam rozrzut FPS na kulkach 0,28 g wynosi około 3-4 FPS. Maksymalny zasięg, jaki udało mi się osiągnąć, to 60 metrów. Z tej odległości byłem w stanie trafić co którąś kulką w cel wielkości ludzkiego torsu. Prawdziwy sprawdzian był jednak podczas normalnej gry. Podczas tej strzelanki zamontowaną miałem słabszą sprężynę, która dawała około 0,84 Joule, a pomimo tego zasięg był całkiem niezły, bo dochodził do 40 metrów oraz zainstalowałem płaski dystanser, co poprawiło jeszcze celność. Podsumowując, części marki Slong, które testowałem, pasują do siebie bardzo dobrze, co powinno być do przewidzenia po częściach tego samego producenta. A jednak, jednym z problemów, jakie z nimi miałem, był fakt, że pierścień stabilizujący lufę nie pasował oraz to, że sprężyna dociskowa była za długa. Ale to drugie mogło być również związane z repliką, w której ją zainstalowałem. W innych M-kach może nie być tego problemu. Jedyne, co bym moim zdaniem zmienił, to ściąłbym nieco zęby na listwie tłoka, żeby zniwelować potencjalne rysowanie cylindra. Wygładził krawędzie w samym tłoku oraz miło byłoby wraz z gumką otrzymać płaski dystanser, który lepiej się sprawdzi w tym przypadku. Więc odpowiadając samemu sobie na wcześniej zadane pytanie, co by się stało, gdybyśmy zrobili tuning na częściach jednego producenta? W przypadku części marki Slong wychodzi na to, że dostalibyśmy całkiem nieźle śmigającą replikę. Ale nie musi to być oczywiście regułą. Pamiętajcie, że w każdej replice efekt może być nieco inny, z racji, że producenci nie trzymają tych samych wymiarów, co na przykład w mojej specnie SAB-12. Czy poleciłbym części marki Slong? Raczej tak. Najbardziej spodobał mi się tłok, bo wygląda na naprawdę pancerny. Głowica cylindra z racji konstrukcji zderzaka i tego, że daje super szczelność oraz elegancko leży w szkielecie specny serii 1. Lufa, która jest wykonana ze stali, a dzięki wcięciom jest dość uniwersalna oraz posiada kilka rowków na stabilizujące o-ringi oraz gumkę, która z odpowiednim dystanserem daje całkiem fajne wyniki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o częściach marki Slong i jakie macie z nimi doświadczenia. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.